Hej, z tej strony Elek i witam. Okej, okay, I see what you did there. Dobra. Okej. Okay. Gramy ze Zrozumieją Staszkiem. To tylko ci, którzy oglądali pierwszy odcinek. Tak, gramy ze Staszkiem. O, znowu. Uważaj! Właśnie, widzę, no to nas atakuje. Gramy ze Staszkiem w The Survivalist. To jest. Nie wiem, nowa gra twórców The Escapists, więc to jest taki trochę. Ja tego nie powiedziałem w sumie, faktycznie. No, zapomniałem o tym wspomnieć, to jest... że to ich ci samych twórców, faktycznie. Myślę, że widać. Tak, i słychać. Tak. I czuć. Więc to jest taki trochę. Trochę Minecraft / Don't Starve / The Escapists. Tyle. To jest wszystko, co musicie wiedzieć. Tak. A kolejna rzecz, którą musicie wiedzieć, to to, że to jest odcinek numer 2. Odcinek numer 1 jest u Staszka. Więc tak. Ja nie lubię to. Jak idziecie do toalety, to te rzeczy, tak? Dwójeczka, jedyneczka. Okej, okay. Dobra. Wytniesz to przecież. Nie, wiesz, że ja tego nie wytnę. To nie. Nie wiem. Laski bólu nie wycinałeś, faktycznie. O, jest szansa. Okej. Okay, ja będę hijackował nagranie, nie martw się. Spoko, spoko. Podsumowując, wy wiecie, że ja nie lubię, jak oglądacie odcineczek numer 2 przed oglądaniem odcinka numer 1. Więc jeżeli umiecie liczyć poprawnie, to gdzieś tu będzie adnotacja, czy jak to się tam nazywał. Teraz nie ma, teraz są te karty całe. Nie wiem, ja tego nigdy nie robię, ale macie teraz kartę. I w rogu. W opisie macie link. Proszę pójść obejrzeć odcinek 1 i nie spoilerować. To jest jak czytanie książki z końca. Co wy w ogóle robicie? Sio, potem tu możecie wrócić. A dlaczego, wiesz, że teraz czasami w sumie i opierdziłeś też te osoby, które już obejrzały jedynkę i wróciły i znowu słyszą, że ich opierdzielasz za to, że nie obejrzały, a obejrzały. Ale powiedziałem, jeżeli nie obejrzeliście. Chyba. A, bo to jest warunek. If. Tak, jak ci idą vlogi? Devlogi? Świetnie, poza tym, że ostatnio absolutnie nie miałem czasu. O, witam w klubie. No, nie, naprawdę, ja cały sierpień i wrzesień miałem zawalony, jeszcze przeprowadzkę miałem do starego mieszkania i dopiero je oddawaliśmy pod koniec września, o. Więc dopiero teraz mam trochę spokoju. I bardzo dobrze, że akurat na premierę The Survivalist, która i tak jest 9, ale mamy okazję pokazać wam ją wcześniej. Stonks! I właśnie! O, Staszek... O nie, a ja jeszcze nie wiem, Staszek, ale jeszcze nie wiem. Staszek nie wie, co oznacza Stonks. Czy masz teraz, włączonego Discorda? Mam. Dobrze. To pozwól, że ci wyjaśnię, czym jest Stonks. Okej. Okay. Boję się. Ja nie mam ma wyłączone dźwięki w razie czego. Absolutnie nie ma się czego bać. Dobra, patrzę. Aaaa, czyli jak wezmę niebieską pigułkę, to wtedy mam Stonks. Nie. Stonks to jest moment, w którym... Bardzo niekompetentna. Nie, tak, też, może być. Okej, okay, zobacz to. Okej, okay, kiedy bardzo niekompetentna decyzja biznesowa prowadzi do tego, że dostajesz ogromny przychód. O. Ale ja tego nie kojarzę. Mi. Tak, czyli rośnie ci słupek. W skrócie. Tak. No, tak, no, jeżeli mi słupek, okay. No to przecież rozumiem, no. Tak, możesz dobrze sobie w Stonks wkleić i siebie z założonymi rękoma i wiesz, w momencie wzwodu to wpisać length, ale takim krzywym językiem, nie? I ten wykres... Czekaj, ty powiedziałeś w momencie wzrostu, a ty powiedziałeś w momencie wzwodu, mi się wydaje. Czekaj, coś... No bo długość... Przestań, Gramy w The Survivalist. Tak. I będziemy gadać przez pół godziny tego odcinka o wzwodach. Tak właśnie będzie, ponieważ słodka laska bólu. Polecam, Staszek Igraszkowski. Yeah, that was a thing. Ciemno jest. Nic nie widzę. Czekaj, bo chciałem zrobić sobie tę łopatę, a w końcu mnie rozpraszasz. Czekaj. Już prawie ci zabrałem rzeczy z tej łopaty. Zabrałeś mi tę łopatę! Nie, zabrałem ci rzeczy, ale oddałem. Leżą obok z prawej strony. A, chciałem to za późno, zrobiłem hijack. Nowo. Małpa mi zrobiła Myślę, łopatę, że wykorzystasz te surowce jeszcze. A czemu mi małpa robi łopatę? Tajemniczy. Wiedzielibyście, gdybyście oglądali pierwszy odcinek, czemu małpa robi mi łopatę. To było podchwytliwe pytanie. A jeśli chcecie zobaczyć, co jeszcze małpa zrobi Elkowi, oglądajcie dalej ten odcinek. Następny odcinek jutro już u mnie, a potem za dwa dni u Elka. Nie mam przerwy z mózgu. Znalazłem fajną rzecz i zaprowadziłbym cię tam, ale muszę zjeść. Ja Każdy też. Ma swoje ognisko.
Ej, a nie pokazuj mi procent mojego zdrowia, to mi się bardzo nie podoba. No ja mam tak nisko, że coś mi nie pokazuje. Ale nie zaraz pokazuje zdechnę. Mi, w sensie jak, fajnie byłoby najechać sobie na serce i dostać procentówkę, ile masz zdrowia, nie? A! Ale ja mam myszkę, tak. Zrobić może w tej grze, nie wiem. No na początku wybrałeś rzeczywiście build body A, body B, tylko do wyboru jest przy tworzeniu postaci, a body B myślał Elek, że to jest o, jestem chudy! Nie, to jest kobieta. To za mało było chyba uwypuklone. No dobrze, no, takie... no byłem głupi, no znowu, no. To, czekaj, ja mam czerwony, czekaj, bo ja mam czerwony ekran, bo ja już prawie umieram. Czekaj, nie ty umieraj. Weź, bo ja też jestem głodny, dobra, pić żyję, mi się chce okay. I wszystko. Żyjesz? Żyję. Ja muszę zrobić miseczkę. Jak się miseczka robi? Z palmowych listków. Ej, ale wrócą mi te kolory, czy ja już taki kolor blind będę cały czas, bo ja mam wszystko na czerwono, co jest? No może, a zjadłeś już? Napiłeś zjadłem. Się? Zjadłeś? Zjadłem, mam połowę zdrowia, nie wiem. No to dobrze, ale czerwone jest, bo jest późno, jest noc, no to może dlatego, bo ja też mam czerwono trochę. Ale tu może być czerwony księżyc jeszcze, ale nie w tym momencie, ale ogólnie jest tutaj coś takiego jak czerwony księżyc. Czy my nie mamy już... Mamy jeszcze jagodę, dobrze, bo trzeba by zacząć szukać jakiegoś żarcia, bo ci powiem, że długo nie pożyjemy na samych jagodach. O, nauczyłeś się robić łopatę. Nie, zrobiłem już przedtem, tylko teraz chciałem zrobić muł i czas zrobić... Pręt wielofunkcyjny. Dwa pręty wielofunkcyjne. Tego się nie spodziewałeś. Nie, ale jak ja teraz mamy... Nie. Jakub, prawie symetryczną wioskę mamy, muszę przyznać. Podoba mi się. Oddam to mięso, czekaj, bo tu mi się robi mały syf. Szybciej. Już, dobra, super, ekstra. Jaki jest plan na dzisiejszy odcinek? Elek, powiedz mi, jak jesteś... Pręd wielofunkcyjny. Nie, dobra, nie wiem. Żegnam. Nie mam pojęcia, co robimy. Ja nie wiem, co tu powinniśmy robić, od tego zacznijmy. Explore może, zobaczyć co jest w tej wiosce w okolicy, bo tu są takie totemy, które warto zobaczyć, pozbierać, no tak. Żarcie. Jeden widziałem, a no, za co muszę pochwalić tę grę, od kontekstu mojego takiego game devowego. Jaki ładny shader wody jest w tej grze, jak oni ładnie to ogarnęli. Tak, wygląda świetnie, przyznaję. Chcesz zobaczyć, jak moja laska dotyka prętu wielofunkcyjnego? A zaskoczyłbyś się, gdy... Dobra. Nie wiem, czy to widzisz. Tak, widzę. Nie wiem, czy to widać. Tak, nie widzę. A weź podejść bliżej. Podejść bliżej tego. Co? Gdzie? Podejść bliżej tego swojego prętu wielofunkcyjnego. Tam. Podejść tam bliżej. Dobra, okej, co? Od tej strony, o tak. Dobra. A nie możesz za blisko. Nie, bo wyglądało trochę jak... co? Jak Stonks. O Jezu, chyba wiem, o co ci chodziło, ale nie. Może być najwyżej, co w taki, tak mogę pokazać, co najwyżej, nic więcej. Well, this is bad. No właśnie, że z afro mi wyszło. Dobrze, ale zróbmy coś. Czy to jest po prostu... O! Czy mogę na to położyć kilka rzeczy? Nie rozumiem. Mogę na to położyć jedną rzecz, to jest jego wielofunkcyjne, że mogę na nim położyć jakąkolwiek rzecz. To jest magnetyczne drewno. Tak. Nie mogę położyć, ale na to... Ach, tylko możesz położyć przedmioty funkcyjne typu te, które mają paski, bo nie mogę położyć węgla drzewnego. Mogę położyć pałę, ale nie mogę położyć węgla. Ma sens. Dobra, wiesz co? To ma sens. Chodź, naróbmy sobie żarcie i chodźmy w ten Explore, bo zaraz nam tego żarcia braknie tutaj w okolicy. Chodźmy w Explore, żeby zrobić sobie żarcie, myślę. Dobra, to ja pokażę ci, tylko musisz zabrać skrzynkę. Chodź, bo skrzynka się przyda, żeby ją brać ze sobą. Dobra. To bierz. Chyba, że chcemy zrobić jeszcze żarcie... Czekaj, a mamy surowce, żeby zrobić żarcie dla małpy? Bo byśmy jakąś małpę znowu zgarnęli do domu. O fuck, co ja zrobiłem? Nie to. Wybierz przepis. Czekaj, jak się robi żarcie dla małpy? Chyba mamy. Bo ja bym też chciał jakąś małpę sobie zgarnąć. Płatek? Na razie to ty masz wszystkie małpy chyba. Czy one są współdzielone? Jagoda... One teraz są zajęte robotą w domu. Ja się, no kurde, jedna krafci, druga buduje. No przecież. Tak, no ale ja jeszcze ani raz małpy nie zgarnąłem, to wiesz. No to będziesz mógł. Dlatego masz tutaj przepis na żarcie dla małpy i możesz tę małpę sobie tam możesz sobie ją tam fajnie smyrnąć. Pozwalam ci.
I co, zbudowałeś to żarcie dla małpy? Nie. Zbudowałeś żarcie dla małpy. Okay. Czekaj. Bo to jest... Ugotowałeś żarcie dla tutaj, małpy? Czy to jest żarcie dla małpy, to co tutaj jest zaczęte? Tak. Dobra. Tak. Tak. Koks. O fuck. Oddawaj moją pałę. Myślę, że trzeba w ogóle, wiesz co, ja też mam w ogóle pomysł. Ja chyba tutaj zbuduję drugą skrzynkę, która będzie typowo skrzynką, która ma tutaj zostać i tutaj być. No dobra, dobra. Jedną będziemy zabierać, druga będzie, o, tak se po prostu. Ale crafting widzę, że chyba troszkę zainspirowali się tym craftem z The Escapist również, ponieważ też bierzesz trzy przedmioty, łączysz je ze sobą i masz przedmiot finalny. No, tak samo słuchaj, jak tam było, słuchaj, nie mogli odejść za daleko od swoich najpopularniejszych gier. To musiało się łączyć tak, jakoś. Nie mogliby. To jest ich styl. Czy chcesz pokazać, jak uczysz małpę budować? Bo może pokażesz, jak to działa i sam się nauczysz. Ale ja nie mam, ale ja nie mam małpy chyba. To są twoje bierzesz małpy. Małpę, która jest na dole. Bo ona się anulowała ze swoim zadaniem i tę małpę na dole nauczysz budować skrzynkę tutaj. O, tylko musisz małpę, aby wydać jej polecenie. Ale nie mogę kliknąć twojej małpy. W ogóle nie możesz dotknąć nie mojej mogę, małpy, no bo ona jest moja? Ona jest twoja. Dlatego chciałem wziąć żarcie, żeby sobie małpę... I can fix that. O. Fixłem that. O, pierwszy raz widzę to. Okej, dobra, to co mogę... mogę... Okay, tylko pamiętaj, dolna małpa. Rzuć przedmiot, podążaj, ucz, dobra. Nie, dobra. Czekaj, musisz jej rzucić... Jak to działa? Banana rzuć jej. A bo ja mam... Już ci mówię. Naśladuj działanie gracza. Musisz wybrać podczas czytania. I wybrać małpę wzorem, którą chcesz nauczyć. Jeszcze raz. Naciskasz lewy przycisk naśladuj, w sensie włączasz tryb małpy, najeżdżasz kursorem na małpę i naciskasz. U mnie Y, że jest takie kółeczko. Naśladuj działanie gracza. Tak. A ty... Masz na pewno na... Nie, mam podążaj, rzuć przedmiot, ucz, odpraw. Śledź gracza, rzuć przedmiot małpie, naśladuj działanie gracza, anuluj zadanie małpy. Takie mam rzeczy pod sprawdzaniem rzeczy dla małpy. Okej, ile ich masz? 4. Też mam 4, ale to są inaczej nazwane, what? Jak to możliwe? Wezmę podążaj, ale... Nie, ona nie może mnie naśladować, to jest twoja małpa. Śledź gracza jest pierwsze u mnie. Nie. Absolutnie. Masz inaczej nazwane? Mam... Ale włączasz u góry jest małpy, rzuć, nie? U góry jest rzuć przedmiot, ale to, że mogę małpie coś rzucić chyba. Mogę ją czegoś nauczyć. Czemu inaczej? Mogę poprosić, żeby ze mną podążała, ale nie wiem, czy pójdzie. Idą, no, ale... Znaczy, ty anulowałeś teraz obie małpy. Nie anulowałem. Obie zadania, obu małp, jak już zaczęły podążać, bo już zapomniały, co robiły. A to jakie mam je kliknąć, żeby mi zadanie dać? O, właśnie tak. To jest to. Że na E? A to rzucam, a na E tylko im teraz rzucam... sobie małpy. Okej, okay, dobra. I teraz będą naśladować twoje czynności, tylko musisz jednej małpie to powiedzieć, nie dwóm. A no to jak ja mogę? Bo obie zaczną budować. Musisz poczekać chyba, aż się skończy. Albo dać im, nie wiem, podążaj za mną, wtedy zmieni im się tryb. Czekaj. Nie rozumiem, nie mogę. To poczekam, aż jednej się skończy. Dobra, o. Tylko ta... No dobra, nie ma znaczenia teraz, kurwa. Tylko nie buduj póki... Aha, dobra. I przerwij. Nie mogę! Przerwać po chwili. Nie mogę przerwać. Możesz przerwać budowy? No, czym mógłbym przerwać? Prawym może? Się. Czym ty przerwasz budowy? Nie przerwałeś wiem, kiedyś? Bo... Tak, B naciskam na padzie, no to... Ach. Tylko obie dalej za tobą podążają, więc żadna chyba się nie nauczyła. No... Mam rozwiązanie tego problemu. Obie będą mnie śledzić. Wyłączam ci możliwości współdzielania moich małp. Ogarnę sobie i tak swoją właśnie małpę. Będzie. Dobra. Nie, dobra. Ogarnę sobie swoją małpę, bo widzę, że nie ogarniasz jeszcze troszkę. No jeszcze nie. No wiesz co, tak wrzuciło mnie w te małpy tak od środka, ja absolutnie nie wiedziałem co, gdzie, jak i który przycisk, nic nie jest zapisany tutaj. Dobra, słuchaj, ja bym poszedł gdzieś po jakieś żarcie, bo zrobiłem sobie żarcie, najadłem się trzeba. I przez te wszystkie małpy już zaczęło mi znowu zdrowie schodzić na tyle, że ja jestem u schyłku.
to chodźmy. Bo ja w ogóle nie mam jedzenia, a jestem mega głodny, więc wiesz, ja mam gorszą sytuację. Tylko trzeba było wziąć... Dobra, idź. Ja wezmę skrzynkę. Małpie damy skrzynkę, żeby niosła. Niech idą z nami, na razie. Małpa może nieść skrzynkę? Tak. No, jest, wielofunkcyjne są te małpy. No i zobacz, teraz obie idą i jedna niesie skrzynkę. Bardziej niż ten pręt. Zdecydowanie. Patrz, tutaj jest przycisk, to ci chciałem pokazać, bo to może być coś, co otworzy jakieś tajne wrota. Już idę. W ogóle są skarbce. Chodź. Wcale się nie rzuciłem na żarcie, bo jestem głodny. Czekaj. Bo ja naprawdę... O! Ja wyżyję wszystkie jagody, które mam, bo pomocy! Na razie... O, biegnę. Znalazłem kolejną. Kolejną łałpę. Czekaj, co? O! 1000 małp. O! Możesz małpę uratować, będzie twoja, jak ją uratujesz. Ale to po prostu muszę to rozwalić? Chyba tak. I już jest twoja. Widzisz, jak szybko? Chodź za tobą. Dam tej twojej... Czekaj, czemu idą za mną? Ty ją uwolniłeś, a one idą za mną? To wszystkie małpy są moje, nawet jak ty uwalniasz? Co za bezsens. Nie możesz mieć swojej małpy. Jest tutaj gdzieś jakiś voice chat? Czy to nie voice chat, czat po prostu. No masz emotki, teoretycznie. Całkiem dobrze, słodko. No nie pokazuję tego, co chciałem. Chyba nie chcę wiedzieć, co chciałeś, żeby ci pokazało. Nie chciałem. To jest taka bardzo uśmiechnięta emotka, wiesz, taka... Taki, wiesz, dwukropek nawias. Dwukropek nawias, uśmieszek taki. Tak, taki chamski uśmieszek, taki, wiesz, taki... Aha. Taki umarłem w środku. Rozumiem. Naciśnij przycisk. Tu masz przycisk. Mogę? Mhm. Boję się. Dobra. Śmiało. I co? To może gdzieś jest drugi? Nic? Możliwe. Tu jest chyba drugi. Czekaj. A jest drugi? Jest. No? Ty, to trzeba w kooperacji wcisnąć przyciski. Ło! I jest, zobacz. Skrzynia. Sprawdźmy, co jest w środku. Ło! Gold? No i kilof. Tak, to są dubluny jako główna waluta. Nice. Primitywny kilof. Bąk. No dobrze. Ale to kilof... Ja tego nie potrzebuję ci tu. O, zrzucę to. No, pałkę też mam, też sobie zrobiłem. Tylko może, może ja właśnie czekaj, weź... O! I to jest ciekawy event. Widzisz czerwony księżyc? Gdzie mam widzieć? A, świat widzę. Został a, odświeżony. Aj, teraz się regenerują teraz wszystkie drzewa, dobra, czyli jeszcze XL, okej, okay. Cześć, Minecraft, Don't Starve, The Escapists, Legend of Zelda Breath of the Wild, easy peasy. No, pełen pakiet, chociaż wydaje mi się, że drzewa nie, ale zwierzęta na pewno. Myślę, że drzewa też, w sensie w Zeldzie był taki system, że wszystkie moby się respawnowały w całym świecie, co jakiś czas, jak był ten właśnie krwawy księżyc. Okej. Okay. Także... Czyli bardzo mocna inspiracja z wielu gier. Ewidentnie. No. Może byśmy kość podnieść? To jest za dużo tych małp tutaj. Primitywny kilof. Podrzucam sobie tutaj rzeczy, bo absolutnie nie mam miejsca na to wszystko. Wrzucaj. Ja tego nie mogę? Okej. Okay. Dobra, no to nie. Każda z nich ma jakiś przedmiot? Myślałem, że nie powinna mieć. Bąk. Dobra, dam jakieś małpie. W ogóle wiesz co? Ty, ja ginę, bo ja nie jestem głodny jak ciul. O kurde, nie zauważyłem tego. Dać ci jedzenie dla małp? O... Sam sobie daj jedzenie dla małp. Zjadam jedną jagodę. Przeżyję. Dobra, chodź zjeść, bo to trzeba przerobić na żarcie chyba. W głównej bazie i dać tym małpom też zadanie do roboty, żeby się nie nudziły. Ten czołg. Ale teraz w czołgu są rzeczy. To też się regeneruje, tylko to są jakieś śmieci. Zdjęcie ukochanej. Dekoracyjna fotografia, nieco wyblakła. Na sprzedaż! Tak, zdjęcie ukochanej na sprzedaż. Mnie. To jest oczywiste. Kto cię bije? Ptaszory. O, już nieważne. A, to są... Ale to są chyba... Gacek. Te, latające, gacki, no. Ej, dobra, to jak mogę sprzedać ukochaną?
Pewnie u tego gościa, którego jeszcze nie odkryliśmy, więc nie będę mówił, żeby nie było spoilerów. Cox. To jest taki gość, który tutaj sprzedaje różne rzeczy. O, widzisz, drzewa może nie, ale wszystkie krzaki z tymi jagodami się odnowiły. Faktycznie. No to zawsze coś. Dobra, to trzeba zrobić dużo żarcia. No. To ja może niektóre rzeczy poprzerzucam do drugiej skrzyni. Byśmy nie nosili ze sobą shitu, który nam jest niezbędny, a raczej zbędny. Dobra. I będzie porządek. Czy tu można coś zrobić w tym gotowaniu ze skrzydła nietoperza? Chyba nie. Tak, można. Można jak najbardziej. A, bo ty robiłeś już coś, a jeszcze nie, okej. Okay. Tak. Ale znajdziesz. Małpa, czy ja mogę... Małpa, mogę otworzyć? Mogę, dobra. Chociaż tyle, dobra. Zaraz nie musi tego stawiać, to jest good. Jakieś zajęcie trzeba, na przykład craft trzeba, on trzeba nauczyć jedną craftu, żeby przestała głupoty robić. A to jest ciekawe, bo ona polazła, a ty jesteś cały czas przy tej skrzyni, no świetnie. Dobra, małpy, przestać łazić. Przestać łazić, proszę tu. To ja przerabiam całe mięso na żarcie. Dobrze. To możemy nauczyć przy okazji jedną z małp robić. Te rzeczy, jak dorzucisz rzeczy. No to je rzeczy. Naucz, bo... Aha, dorzuciłem. To już chyba zrobiły. A nie. Nie jest zrobione. Multinarzędzie musi być zrobione, więc to któryś nauczę. Czekaj. Czekaj, spróbuj anulować, no. Bo chyba F jest anulowanie. Dobra, spróbuj. Jest, dobra. Ale to w sumie nie przeszkadza. Ale... Czyli co? Stefan będzie robił. Na razie jeszcze nie nazwaliśmy tych małp. Z tymi małpami zrobić. Naśladuj. I już, i ponad zacząć robić. O, gdzieś dobra, pierwsza już coś robi. Jedna już umie. A reszta będzie za mną biegać dalej. Nice. Okay. Ale jedna z nich ma pałę. I ona może walczyć z nami. Super. Możemy nauczyć walczyć małpę. Cudnie. Ej, weź daj mi na chwilę te małpy, bo ja, jak ty wszystkimi teraz, wiesz, małpami działasz, no to ja nie mam nic co z nim zrobić. No. Nie mam jak swoje. Dobra, mieć. Dam ci te małpy. Masz. Aha. Ja muszę zacząć coś jeść. Czy nie zrobiłem jeszcze żarcie? Nie zrobiłem, czekaj. Już możesz. Dobra. Elo. Podążaj, I guess. Czy mamy gdzieś tę łopatę wrzuconą, czy ty ją masz ze sobą? Dobra. Ja mam ze sobą łopatę. A wyrzuciłbyś na chwilę? Dobra, dziena. Ja chyba muszę to mogę też nauczyć małpę kopać. Mięsny kebab wcale nie daje tak dużo. A to co ona nie, teraz... Nie, daje tak dużo. No nie, bo teraz jakbyś nauczył ją kopać, to by rozkopała cały teren dookoła. Ale co ciekawe, jak kopiesz, to nic się nie zmienia w terenie. Tylko po prostu wyrzuca ci muł. No, trochę się tego obawiałem, żeby zmieniało, ale nie. To musimy nauczyć jakąś małpę jeszcze budować, na pewno. Dlatego tu pododaję rzeczy i teraz kolejną małpę nauczę budować. Chodź małpa. Jazz. Trzeba zrobić skrzynki na poszczególne rzeczy. Ja bym zrobił jedną na jedzenie, żeby było go tam więcej. Jestem za. Masz, naucz się. Tak jest, buduj. Dobra, mamy budującą. Jeszcze możemy zrobić małpę dostarczającą surowce. Chciałbym zauważyć. Czekaj. Wtedy nie będziemy musieli dorzucać rzeczy, tylko zlecamy i małpa biegnie i dorzuca rzeczy, jak są w skrzyniach. Na przykład jak będziemy mieli skrzynię z jedzeniem, nam będzie mięso i te inne rzeczy, to można wtedy... Rozumiesz. Rozumiem. Tylko pytanie, jak ustalić, która skrzynia... A, tam robisz skrzynię na jedzenie. No, to trochę błędnie, bo małpa nie podejdzie. Wiesz, będzie okrążać łóżko, nie? Tak jedną kratkę dalej może. Oddaj. Nie śpi! Coś buduje? Przestań. Chcesz spać? Nie chcę! Już? Nie chcę, walczę sam ze sobą. Widzę. Czekaj, właśnie. Jak to się robi? Co tryb niszczenia? A, bo ja nie mam. Nie, żeby zniszczyć dobra. Jakąś rzecz, confusing. To dobra, musisz już wziąć... Tak. Dobra. Musisz wziąć schemat, żeby zniszczyć schemat. To jest confusing. Dziwnie zrobione. Ale tak to działa. No to nie wiem, czekaj, co ja mam teraz robić?
Gdzie tą skrzynkę? No skrzynkę gdzieś... Może tu na środku? O tu, gdzie stoję teraz. Dobra. Gdzie skrzynka na jedzenie. Będzie blisko do obu ognisk. Tak myślę. Tak myślisz? Tak myślę. No tu można spędzić naprawdę sporo czasu, chociażby bawiąc się w tej bazie. Tworząc, no chyba trochę o to chodzi, rzeczy. No. Tak. Nie sądziłem, że mi kiedyś kamienia zabraknie, ale właśnie to się stało. Zabrakło mi kamienia. Dobra, to tutaj będą rzeczy związane z żarciem. Poprzenoszę, żeby to wszystko miało jakiś sens. Good. Podoba mi się twoje poczucie porządku. Wiesz, że trzymając shift i... Aha, bo ty nie masz... Okej, nieważne. Co? Nie, nic. Ale możesz powiedzieć, to ja przeniosę sobie to na podowy język. Nie, że jak jest, że co jak, mogę? Jak sobie klikasz na rzeczy w swoim pasku inwentory, jak trzymasz shiftem, to przerzuca ci cały stack do skrzynki zamiast pojedynczo. To jest pod Y-em na padzie. No, domyśliłem się, że tam jest inny hotkey pod to, nie? Tak, właśnie. No. To ja ci powiem, że właśnie zaczniemy budować piec hutniczy. Choć do tego i tak będziemy potrzebować żelaza, które chyba nie jest na tej wyspie, ale trzeba ją dobrze zwiedzić, żeby zobaczyć. Ale przydałoby się. A, i tu jest jedzenie. Okej, to ja wrzucam jedzenie tu. Możesz tu też... A, dobra. Pomyślałeś o tym, okej, dobrze. W sensie wrzuciłeś ale, też... Tak. Petale. Okej, ale to piec hutniczy, to teraz trzeba będzie szukać jakichś surowców chyba, nie? Tak. A ja zaraz znowu Gdzieś to żelazo trzeba znaleźć. Nie mam pojęcia, gdzie jest to żelazo tutaj. Nie znalazłem jeszcze żelaza w tej grze. Ja zaraz znowu zginę, to jest bardzo mocny Dodster Vibes. Czemu jest... zginiesz? No bo... Ja jestem ciągle na low HP. Czemu masz ginąć? Cały czas. Znaczy na low głodu jesteś, chyba. Bo to serduszko to głód, a życie to w tło. Okay. A która skrzynka była naszą skrzynką obwoźną? To jest nasza skrzynka obwoźna, dobra. Tam coś biegało, ja się boję. No to możemy w sumie iść teraz znowu gdzieś. I ja potrzebuję oczywiście przyszła noc. Oczywiście przyszła noc w takim momencie. Dobra, mam... uciekaj. Mam 3 jagody, dobra. Przeżyję. Chyba. Co można zrobić z 3 jagód? Czekaj. Konfitura z jagód. A nie mamy kokosa tyle. To owocowy smoothie jest świetny, ale nie mamy znowu tych owoców z palmy. No to jest właśnie to. Poszukać kokosów. To jest właśnie najgorsza część w tych grach, że jak zostaniemy w jednym miejscu, to już na tyle rzeczy się dzieje, że nie ruszamy się z tego miejsca i ciągle robimy żarcie. Nie, myślę, że jak zrobisz dużo żarcia, bo dużo się uda zebrać, to jesteś w stanie bardzo szybko ogarnąć kuwetę. Nie, to jest i naprawdę... I masz tego żarcia dużo. To jest naprawdę mój idealny Don't Starve Experience. Okej. Powrzucam trochę surowców, żeby oni tu mogli w razie czego coś budować. Jak będziemy jeszcze mieli kiedyś opcję. Dobra, są surowce. A, tutaj też trawę powrzucałeś, okej. Dobra, czemu wrzuciłeś liść palmy? Aha, bo to też jest używane do jedzenia, tak? Umrę. Daj mi jagodę. No to masz tu żarcie przecież, no panie. W sumie w nocy jakbyśmy, wiesz co, jakbyśmy znaleźli w nocy gdzieś te latające zubaty... Udało mi się znaleźć kryptę! O! Co, ale kryptę gdzie? Znalazłem. Gdzie? Wpadłeś do niej? Tak. Znaczy, przy domu obok jest krypta, a krypta może mieć skarby. Żarcie tu jest! Chodź! Ale nie widzę cię, gdzie ty jesteś. Nauczymy naszą... idź na południowy wschód. Cały czas na południowy wschód. Ej, czekaj, to może chociaż zrobię jakiś ten... jakąś pochodnię. Dobra, możesz zrobić, ale... nie jest potrzebna. Ja właśnie nauczyłem małpę walczyć. I właśnie zdobywamy pożywienie. Oh shit. Oj, dostałem w dupę.
Najlepszy jest ten zwierz. Odezwał się do mnie per sapanie. Co? Powiedział do mnie sapanie. Po prostu zwierz sapanie. Do mnie rozmawia i mówi mi sapanie. Po prostu sapanie. Tak. Może o jakieś panie jemu chodziło. Czekaj. No właśnie, ale nie, poczekaj, bo ten bez rogów jest niegroźny. Ten z rogami jest groźny. Okej. Okay. O, ty coś robiłeś tutaj, sorry. No, no. Dobra, to jedę na swoje. Dobra. No nie, ale próbowałem znaleźć tylko ten, kebaby. Co tam się stało? Cyk, cyk. Nie wiem, ale tutaj masz trochę żarcia i nie będą kebaby robić teraz. To może się przydać. Dobra. Kebabik. Ams. Możemy też nauczyć małpę przynosić rzeczy, ale to jeszcze potrzebujemy jednej małpy. Mamy jedną małpę do bicia, do walki, która będzie nosić nam skrzynki. To git. Ale się gubi. Niech będzie. A, małpa za mnie robi. To ja już nic nie zrobię w tej grze. Nie, no, znaczy fajnie, ale... Nie fajnie? Jesteś zbędny, po co ty w ogóle w to no, grasz? No czuję się absolutnie zbędny. Możesz dodawać jedzenie do ogniska. To jeszcze możesz to robić. Wiem, że to cię bardzo jara. Ale masz taki jeden ubity zwierzak i już jest sporo mięsa, żeby przerabić na te kebaby, więc to jest coś. No tak, ale te kebaby są takie... No są. No, lepsze to niż jagoda. Czemu dobra, wszystko, co powiesz, na koniec brzmi idziemy... źle? Dlaczego? Nic, nie ważne. Co teraz powiedziałem źle? Nic, to tak, będziemy kończyć ten odcinek, to chyba już tak, to 30 minut rozgrywki, tak, starczy nam. No, urwij mi to zobaczyć, tutaj. Zobaczyć, jak wygląda skarbiec? Chcę. Daj mi zrobić pik. A nie, jaki skarbiec, gdzie? No skarbiec choć zobaczmy chociaż, choć zapiszemy i pójdziemy zobaczyć skarbiec, żebyś miał coś ciekawego na tym odcinku, nie? A nie tylko siedzenie w bazie. No, na samym końcu. Clickbait, nie? No, mówiłem, zobaczcie do końca. Na początku mówiliśmy, żebyście zobaczyli, co małpa zrobi Elkowi. Tak, tytuł. Znaleźliśmy niesamowity tam grobowiec, skarbiec. No, Staszek znalazł, tak, no, znalazł no, sam, no on widział, no będzie pik pod końsko. Ładnie świeci. O, małpa! Kurczę, no i teraz małpa czy skarbiec? Małpa czy skarbiec? Skarbiec. O, to jest ładne. O kurczę, jakie pochodnie. Ale to jest ładne. Przyznaję, to jest to miejsce, do którego nie wchodziłem ani razu, żeby nie było spoilerów. Więc nie wiem, co można znaleźć w tym skarbcu. A myślałem, że przed chwilą tutaj byłeś. Ale to chcesz teraz iść w głąb skarbca? Ty czekaj. Ja nie wiem, czy... Co to jest wybierz przepis? Można na tym gotować. Można gotować w pochodniach skarbca? No to są dość duże pochodnie, ale... Ale co dalej? To wszystko? No coś tu musi być. A jak? Jak otworzyć przejście do skarbu? A może to właśnie o to chodzi? Jakaś zagadka jest. Że musisz coś wrzucić tutaj i tu jest! Patrz! Patrz, tu z prawej coś się otworzyło. O, w mordę. Wow! Ale to... Nie! Nope, no. Okej, okay, dobra, nope, dobra. Nope! A, to ty nope. Nie wychodzisz, dobra, czekaj. Nie wychodzę, leję. Myślałem, że tu uciekasz do wyjścia. I dziada! Nie. Dobra, jeden padł. Co, idziemy dalej? Co, on strzela w małpę! Drugi strzela z łuku! Czemu to jest tak ciemno? Pochodnie trzeba wziąć. Czekaj, no ja ty mam jakąś pochodnię chyba. No mam. No, mam zapaloną chyba. Jesteś. Ja jestem sprytny, bardzo. Dobra, lejemy typa. Wiesz co, to powinniśmy sobie zrobić w ogóle pałki z kości, one są lepsze niż pałki drewniane. Wiesz co, nie jest tak źle. Ojej, a już... No, tylko ja mam pół zdrowia. Ciuciu babka. Dobra. Mam pół zdrowia. Co to? A ty, klucz, pomieszczenie ukończone. I co teraz? I to się przechodzi... O, slash the binding of Isaac. To czekaj, to wymieniamy jeszcze raz wszystkie inspiracje. Czekaj, Minecraft, Don't Starve, The Escapist, obviously, The Legend of Zelda, the Breath of the Wild. Zelda Wild. Tak, the Breath of the Zelda. I teraz jeszcze Isaac. The Binding of Isaac. The Binding of Isaac. Świetnie! Co jeszcze? Chociaż kinda... Ty chcesz iść dalej? Nie, zostawmy to już do ciebie. Zostawmy do siebie, bo to już i tak już pół godziny już zahacza powoli o 40 minut starczy.
Uwiąd starczy. Zobaczyliśmy, trochę będzie dalszy eksplor po tym Ustaszka, więc... To tyle na ten odcinek. Dzięki za obejrzenie. I no, mówię. Trzeci odcinek Ustaszka jutro. Zapraszam. Nie ważcie mi się oglądać czwartego u mnie bez oglądania tego jutrzejszego Ustaszka. Bo się pogniewamy. Mam nadzieję, że obejrzeliście ten. Najpierw oglądając pierwszy. Dam. Wyślemy wszystkie małpy, żeby was spałowały. No okej, okay, nie, dobra. Okay, cześć. Co?